garbate gołębie. Nie wiem. Powiedz coś więcej, co to są garbate gołębie? Garbate gołębie to takie ludzie jak Papa Jim na przykład, jak Zjednoczenie Sound System, ci co wbijają w ziemię. Bang, bang, bang. Diego Pablito, kocham cię Pablo Paweł Put, najlepszy tekściarz polski. Jaka potrawa wpływa na twój pozytywny nastrój? Spaghetti. A co ma takiego w sobie spaghetti? Jest długie. I to jest ważne? Tak. A czyli długo się relaksujesz? Też, jedząc spaghetti. Wasze sposoby na relaks? Ostruda przede wszystkim. Dobra muzyka, spokój, zabawa. A jaka potrawa jest najbardziej pozytywna? Potrawa? Pierogi. Fondi. O, fondi, to jest najważniejsze w życiu, żeby mieć odpowiednio wysoki poziom sera. Czyli fondi, pizza i te sprawy. O Jezu, con carne wpływa pysznie na mój nastrój. Pozytywnie? Bardzo. A dla jakiej muzyki tu przyjechałeś, konkretnie dla jakiego zespołu? Paprika Corpse, ale niestety nie wystąpią dzisiaj. Nie wystąpią dzisiaj? Nie, bo jakieś tam sprawy rodzinne. No nie, załamałeś nas teraz, bo nie wiedzieliśmy. No właśnie, nie będzie Paprika Corpse dzisiaj, nie? No właśnie. Ale każdy ma wyobraźnię i sobie zrekompensuje stracone... Nie, no ogólnie tam nie wiem co się dzieje, ale życzę zdrowia tam. Nie, bo to z jakichś powodów rodzinnych, no nie wiem o co chodzi, więc... Ogólnie życzę szczęścia. Tak naprawdę ważne jest to, żeby być pozytywnym człowiekiem. Jeżeli masz sobie pozytywną energię, którą chcesz przekazać innym, z nadzieją, że też ją otrzymasz, chociaż ta nadzieja jest drugorzędna, ale wstajesz, uśmiechasz się, tak jak tu dzisiaj. Cześć, siema, miło mi cię widzieć, fajnie, że jesteś. Samo jedno słowo, przepraszam, dwa, miło mi, są dwa. Tobie nie jest miło? Ogólnie podróżujemy z kolegą od tygodnia na tripa. Namówimy je po raz pierwszy na autostop i odwiedziliśmy Warszawę, Giżycko, Grajewo, Białą Podlaskę, Białystok. Jesteśmy obecnie tu, stwierdziliśmy, że po prostu tak zajrzymy, bo tu podobno fajni ludzie. I tu jest najbardziej pozytywnie. Tak. Można z każdym przybić piątkę, high five i się pocieszyć. A więc tak, jak się bawisz? Zajebiście. Zajebiście? A co tu porabiasz? Przyjechałem drugi raz na Ostrudę Reggae Festival. To jest mój drugi festiwal, na którym robię dready. No i świetnie się bawię. Co najbardziej ciebie relaksuje? Najbardziej relaksują mnie wspólnie spędzone chwile ze znajomymi. Co wtedy robicie? No na przykład wyjeżdżamy sobie pozwiedzać bardzo ciekawe miejsce, na przykład nad morze, w góry. Bardzo polecam góry, naprawdę warto tam pojechać. Tatry. Tatry szczególnie. Jaka potrawa wpływa najbardziej na twój pozytywny nastrój? Co lubisz jeść? Potrawa? Krishna z Woodstocku. Krishna z Woodstocku, no dobre jest. A jaka potrawa jest najbardziej pozytywna? Pozytywna, no taka, która ma najmniej kalorii, no. Przykład. Przykład? Nie wiem, no. Ciężko mi powiedzieć w tej chwili. Nie mam w tym momencie. No, znaczy dla mnie generalnie rzecz biorąc, każda potrawa, która. W miarę jest taka, że przynosi dużo takiej pozytywnej energii, jest okej. Okay. Na czym polega Państwa działalność? O co Państwo walczą?
O, przede wszystkim o legalizację, żeby można było medyczną marihuaną leczyć, żeby lekarze mogli wypisywać recepty i żeby te recepty były realizowane w naszym kraju, w naszych aptekach. Jednocześnie, żeby można było uprawiać w Polsce marihuanę leczniczą, żeby nie trzeba było importować. Czy marihuanę do celów leczniczych oczywiście, przede wszystkim do celów leczniczych. Żeby było to bardziej uproszczone, no i oczywiście tańsze, bo jest to w tej chwili, jeżeli jest to importowane, no to są wysokie koszty. Jestem za legalizacją medyczną marihuany. Jesteśmy. Zachęcamy wszystkich do złożenia podpisów tam w stoisku. Tutaj zebraliśmy około 4000 podpisów. Ostatnio byliśmy, znaczy akurat chłopcy byli ze Stowarzyszenia Wolne Konopie na Woodstocku. No i tam zebraliśmy bardzo wiele podpisów, natomiast tutaj około 4,5 tysiąca podpisów. No i oczywiście cały czas trwa proces zbierania podpisów. Oczywiście, nigdy, tak. Nigdy. To jest straszne będzie. To będzie przestraszne, bo po pierwsze ludzie tak, będą mogli robić, co będą chcieli. Straszne rzeczy. Ale medyczną? Medyczną. To ludzie będą wyleczeni, no to przecież farmacja podupadnie. To tak nie może być, tak nie może być. No oczywiście, że jestem na tak. Nie, podpisałam. Ona kłamie, jestem na tak z tego względu, że jeżeli coś leczy i to pomaga, no to lepiej, żeby to było ogólnodostępne, niż jest karane za to jakieś, wiesz, znaczy, tak historie serio, to po prostu, nie wiem, na przykład ja odchodzę w ogóle od leków, w ogóle nie używam i tak na dobrą sprawę to jest kolejny tak naprawdę coś na zasadzie po prostu czy zioła, czy jakaś refleksoterapia, czy akupunktura, to jest po prostu kolejny odłam tego i to jest ekstra pomysł, że można czymś, co po prostu samo rośnie. Ciężko powiedzieć, bo ja nie próbowałam nigdy, więc mi ciężko powiedzieć, ale wielu ludzi chyba, wydaje mi się, że przesadza, może nie wiem, czasami z reakcją chyba po marihuanie i po prostu niektórzy się boją, bo jak widziałam niektórych poza życiu, to nie wiem, jakieś halucynacje, dziwne zachowania. Znaczy wydaje mi się, że to jest pewnie trochę na pokaz tak naprawdę. A widziałam też ludzi, którzy bardzo sobie chwalą jakoś tam. Nie wiem, może też dlatego, że 90% narkomanów zaczynało od marihuany. Może ze względu na statystyki, jakiś strach, obawa. Nie. Dlaczego nie? Bo nie jestem za tym, żeby dzieciaki miały do tego ogólny dostęp. Ale medyczną, czyli... To nie jest, skołują przecież, to jest Polska, tutaj jest wszystko możliwe. Jesteśmy osobami, które były swego czasu związane poprzez nasz system karny właśnie z konopiami indyjskimi, bo przewoziliśmy dla mojej chorej mamy olej z konopi z Holandii. No i po przekroczeniu granicy niemieckiej z tymże olejem zostaliśmy skontrolowani, następnie osadzeni w areszcie. Siedzieliśmy prawie 3 miesiące. Cała procedura niestety trwa i nie wiadomo, jesteśmy zbrodniarzami notabene. Grozi nam wyrok nawet do 15 lat. Nawet do 15 lat więzienia, także czekamy na wyrok sądu w tej sprawie. Oh,
Kocham cię. Okej.